Dobry lot. Dzisiaj kolejną linią, jaką będziemy prezentować, jest linia, o którą już kilka osób w tym roku dzwoniło, właśnie dopytywało się. Jest to linia naszych starych Ardenów. Naszych, nie naszych, wiadomo, te gębie pochodzą również od Gerharda Szlekorsa, który w tamtym roku zlikwidował całkowicie hodowlę. Wszystkie gębie poszły na Tajwan, na Azję. Myśmy, wiadomo, dzięki tej przyjaźni mieliśmy też okazję taką, że udało się nam wyrwać, bo u niego czerwone wosy jest, żeby dostać, to jest ogólnie masakra. U nas jest w Wrocławiu ponad 40 sztuk, ale żeby dostać Ardeny, to jest chyba jeszcze cięższa sprawa, ponieważ ta linia była, można powiedzieć, najmniej tak kultywowana ze względu na to, że to no, ciężko było te gębie dostawać wcześniej i właśnie nie wprowadzał żadnych innych Ardenów, można powiedzieć, spoza hodowli Szlephorst, dlatego te gębie, można powiedzieć, to były takie białe kruki, jeżeli chodzi u niego w hodowli. I tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te ptaki, chcieliśmy zaprezentować tutaj na przykład taki sztandarowy przykład Ardenów. Część, wiadomo, jest na oczach kolorowych, część na glazerach. Tutaj akurat bezpośrednio pokazujemy oryginały od Gerharda. To jest akurat gąs z 16 roku. Bardzo fajny samczyk. To jest troszkę inna budowa tych gołębi. Ładne skrzydło, tutaj wszystko jest nienaganne. Plecy, ale one są tak ciutkę bardziej wydłużone niż inne gołębie. One tutaj, można powiedzieć, tułów mają troszkę krótsze, a dłuższe ogony. W stosunku do takich gołębi, one tej mostek fajnie jest dociągnięty do samych widełek, twarde widełki, świetna budowa, ale to widać, że są właśnie typowo wytrzymałe gołębie, które najlepiej radzą sobie na lotach od 300 do 1200 km. Tutaj aż nie da też chwytać za dziubek, widać, że takie charakterne ptaki. I to są właśnie gołębie, to jest akurat samczyk numer 486. W zasadzie tutaj ciężko by mi było powiedzieć, jak przy innych gołębiach, że który Arden jest najlepszy, ponieważ z wszystkich praktycznie tych Ardenów, no wszystkich, nie wszystkich, wszystkich Ardenów w rozkładzie mamy oryginałów 9 sztuk, no i ich dzieci, które też odkupowaliśmy ze wspólnych gołębników. Tutaj ciekawostka właśnie taka, że w pierwszym roku tu jest też Arden na przepięknym, znowu pomarańczowo-czerwonym oku. Fantastyczny gołąb, też kapitalnej budowy. O numerze 433. Tutaj w pierwszym roku właśnie Ardenów nie wysyłali na wspólne gołębniki z tego względu, że to są gołębie dalekodystansowe, późno dojrzewające. Tak, chociaż od początku Gerhard nam mówił, żeby łączyć je również na jenseny i będzie fajnie to wszystko grało. My tak z początku byliśmy sceptyczni, jeżeli chodzi o te gołębie, że na wspólne gołębniki to są gołębie młode, one muszą wcześniej dojrzewać. Ale dwa lata temu pierwszy raz zdecydowaliśmy się na wysłanie Ardenów na wspólne gołębniki. I o dziwo, iż w pierwszym roku lotowania, między innymi z ciężkiej 500, 17 miejsce na derby Zagrzeb zajął właśnie Arden, a drugi bardzo dobrze latał na Algarve Great Derby. I tutaj postanowiliśmy, że na przyszły rok wyślemy kilka tych sztuk, już nie tylko dwie sztuki na próbę, ponieważ spisały się nam znakomicie. Odkupiliśmy te dwa Ardeny sportne w połączeniu właśnie na jenseny, odkupiliśmy z powrotem do hodowli. I w tamtym roku również wyhodowaliśmy między innymi również dwa Ardeny, właśnie dzieci. Akurat tutaj akurat dwie córki tego gołębia, tego Ardena, który jest z 18 roku, to są ostatnie Ardeny. Nie, jeszcze w 19 udało się w ostatnim roku hodowli jeszcze dwa przepiękne Ardeny udało się pozyskać. Ten jest gołąb akurat numer 505, który był połączony z gołębiami Lau Hermansa i dwie jego córki, jedna numer 54, druga 55. Jedna zaliczyła 500 katastrofalną, zajmując 15 miejsce na wspólnym gołębniku Faspidzin Rimini, gdzie dotrwało 10% gołębi do lotu finałowego. A druga na katastrofalnym sezonie na derby WAG Hungary w Węgrzech, siostra z gniazda. Jedna była 54, druga 55, zajęła 14 miejsce. Też zaczynało prawie 2000 gołębi rywalizacji. Był taki bardzo ciężki, deszczowy lot, gdzie w ciągu tygodnia powróciło tylko 60 gołębi z tej ciężkiej 500. I właśnie jego druga córka z gniazda bezpośrednio zajęła właśnie 15 miejsce. Także jedna 14 miejsce we Włoszech, druga 15. To są numery 54, 55 i obie te Ardenki oczywiście też odkupiliśmy od nas. Odkupiliśmy do nas do rozpłodu. Wiadomo, one akurat już kosztowały po kilka tysięcy euro, ale tutaj, tak jak mówię, jeżeli chodzi zwłaszcza o te gołębie z Ardena, no to był po prostu, wiadomo, nie chcieliśmy, żeby one trafiły w ręce dla jakichś naszych rywali, typu właśnie Niemcy czy Belgowie, którzy latają już na wspólnych gołębnikach. Także te Ardenki również do nas wróciły. I też ciekawostka, że nawet na pierwszym tym bardzo katastrofalnym locie na WG Mazury w tym roku, to pewno każdy słyszał, bądź większość hodowców, która się interesuje, że tam na 1700 gołębi wysłanych wróciło około tylko 300 sztuk. W pierwszym dzień było tam chyba 70 czy 80 i właśnie już córka naszej Ardenki odkupionej z Węgier, bezpośrednio pierwsze dziecko, jakie po niej udało się uzyskać, zajęła drugie miejsce na tym fatalnym locie. Także tutaj widać, że te Ardeny robią fantastyczną robotę i tak jak mówię, u nas przede wszystkim łączy się
albo do oddziału naloty od 100 do 1200 km z Lismontami, z Ferbre, ze Schlümmerami, albo jeżeli chcemy mieć taki typowy Allrad od 100 do 800 km, fantastycznej budowy samczyk, od 100 do 800 km, wtedy te gołębie łączymy z ptakami właśnie szybszymi, czyli jeżeli chodzi o wspólne gołębiki i loty od 100 do 800 km, łączymy je na Hermansy, kapitalnie się lubią, i na Jenseny również od Schlepphorsta w czystości, czy to czerwone wosy. W tym roku jest kilka takich połączeń, już świetnie sobie po Europie zaczynają się pokazywać, jest to kilka sztuka, latają wyśmienicie, plus do tego jeszcze właśnie gołębie z Leo Hermansa i niebieskich Jensenów, także tu, czy to do, przede wszystkim tutaj mówię, na loty oddziałowe 100 do 800 km, to krzyżówka takiego Ardena z Jensenem, z Hermansem robi nieprawdopodobną robotę. Tutaj kolejna samiczka akurat. To jest samiczka, która została zabrana do rozpłodu. Ona też jako jeden z nielicznych Ardenów latała u nas jeszcze w oddziale. Kapitalnej budowy, potężnej budowy samiczka. Po niej też w tym roku już mamy 6 młodych, które poszły na wspólne gołębniki. Do tej pory cała szóstka do 300 km na kilku wspólnych gołębnikach sobie daje radę. Dwa gołębie po niej jeszcze są w domu bezpośrednio. Samiczka 38-88. Fantastyczne plecy, to jest właśnie już, tylko że to jest akurat już wiadomo 50% Arden. Chcieliśmy właśnie pokazać, jak wyglądają te Ardeny również później. Jak widać, większość Ardenów to są gołębie nakrapiane. Tutaj jest akurat właśnie samiczka numer 488, to jest akurat ciemna samiczka, czarna można powiedzieć z białym, aczkolwiek ona to jest w zasadzie jako jedyna, reszta są właśnie gołębie nakrapiane albo nakrapiane białoluty. Na pewno nie ma niebieskich Ardenów, tak jak u nas. Krzyżówce już wychodzą, to jest oczywiste. Mam bardzo malutka główka, również bardzo fajny gołąbek. Są bodajże dwie samiczki, też w ofercie będziemy mieli po tej samiczce bezpośrednio. Akurat obie wyszły całkiem ciemne, ale akurat bez białego, czy tam jedna ma białą plamkę. Już mała samiczka, ale kapitalne, szerokie plecy, tutaj pewno widać jak ogon aż się nie układa w jedną piórką, są tak szerokie plecy, także tak, to jest akurat nasza Ardenka bezpośrednio z linii Dedoli. A tu dla odmiany znowu samiczka, po której kapitalnie rok temu latały gołębie, to jest o numerze 542. Z początku, w pierwszym roku, żeśmy ją źle parowali, bo myśleliśmy, że jest to samczyk. Nie odzywała się, nie chciała iść do pary, również nie rukowała. W pierwszym roku straciliśmy sezon, a później jak się kapnęliśmy, że to jest taka potężnej budowy samiczka, Ardenka, poszła do pary, do Normana, i już na Tajlandii w tamtym roku gołębie się kapitalnie również pokazały wcześniej. Olbrzymiej budowy samiczka. Po niej również są dwa bądź trzy gołębie, które będziemy mieli właśnie w ofercie. Kapitalnej budowy samiczka, troszkę nerwowa, ale to ja wiadomo, jak się tych gołębi nie chwyta w ogóle, to tak jest, ale przepięknej budowy samiczka, tak jak mówię, Goliat. I też właśnie ta 542 również pochodzi z linii Dedoli, ale później zobaczymy na rodowody tych ptaków. Także tutaj można powiedzieć, że z dumą prezentujemy te Ardeny, bo naprawdę nie dość, że jest to linia też w rodowodach tam praktycznie 40 lat wstecz, także nieprawdopodobnie zachowane w czystości, a do tego sami jesteśmy w szoku, jak kapitalnie te gołębie poradziły sobie już za młotka od 100 do, zwłaszcza na katastrofalnych 500-kach. To, co wyprawiały te gołębie, to jest coś niesamowite z tak małej ilości, ponieważ tak jak mówię, mamy 9 sztuk oryginalnych Ardenów. Z 4 Ardenów wysłaliśmy na wspólne gołębniki w tamtym roku i 2 lata temu tylko 2 gołębie, które ukończyły sezon na 2 różnych ciężkich wspólnych gołębnikach. Także nieprawdopodobna linia, zwłaszcza na te loty, które są coraz cięższe, czy to w lotach oddziałowych, czy to na wspólnych gołębnikach. Robią niesamowitą robotę praktycznie na każdym dystansie już od młodego. I tutaj właśnie opowiem troszeczkę o tych rodowodach tych gołębi. No to właśnie na przykład 542, to właśnie ta wielka samica, ona nawet w rodowodach, jak ubraliśmy za młodego, ona ma wpisane, że to jest samiec, nawet Schlepphors się pomylił na niej, ale to nie jest samiczka właśnie. Ona tutaj pochodzi właśnie ze starej linii Ardenów, z Abrahama, Donkere Arden, Jan Arden, 78 rocznik. Tutaj w rodowodzie oczywiście patrzę do tyłu, jest tam Tindówkę Barcelona, Kleine Doli, 78 rocznik, znowu właśnie z tym Donkere Ardenem. Tutaj stara linia właśnie przede wszystkim do Fertie, Doli, Marsylię, no i ta Dedoli, bo to Dedoli w Polsce jest taka najbardziej znana, jeżeli chodzi o te stare linie, ponieważ reszta, tak można powiedzieć, nie przychodziła do Polski, także ludzie mniejszą wagę do tego przywiązywali. Także tutaj w rodowodach są praktycznie też same gołębie, które latały czołowo loty narodowe, czyli te od 600 do 1000 km.
Tutaj ta 488 to jest wnuczka Donkera Ardena, znowu tego samego co był w tamtym rodowodzie, tylko on tu był przedostatnio, a w 488 właśnie ta samiczka czarno-biała mała, jest tu nawet w rodowodzie Arden 1, syn 49 z 409 roku, czyli zaraz po wojnie, tutaj jest w rodowodzie właśnie Holender 61 rocznik, także 61 to można powiedzieć, że w rodowodzie jest zachowane praktycznie już prawie 60 lat, to coś niesamowitego, jeżeli chodzi o te rodowody, jak się tutaj patrzy. No i z drugiej strony też oczywiście linia Dedoli, także tutaj wszystko jest z Jana Ardena. Kolejny gołąb właśnie 486, również z syna nocnego lotnika, jest to Arden delikatnie dołożone, Stichelbaut, Nachtflieger, czyli nocny lotnik, to był gołąb, który wygrał pierwszy narodowo Bergerac w 97 roku jako roczny. On tutaj również pochodzi z gołębi właśnie z Jana Ardena, z Doli, w połączeniu delikatnie na Stichelbauta dołożone. I z dolnej strony również jest Rambo Doli i Junge Doli. No wszystko jest tak samo, cały czas wszystko się opiera wokół tej linii właśnie de Doli. Także tutaj taka... Tutaj następny właśnie ten 239, też super samica w pierwszym roku praktycznie w rozpłodzie, świetne gołębie po niej wyszły właśnie w tamtym roku, zrobiły ekstra robotę właśnie na tych zwłaszcza ciężkich 500-kach. Jest to właśnie z Atili, Donkere Arden 78 rocznik, 61 rocznik, właśnie ten Arden 1 syn 49 z 409 roku, i tu jest taki imbred właśnie, bo z jednej i z drugiej strony jest wnuk tego Atili i jest właśnie dwa razy w rodowodzie ten 61 roku stary Arden, także też takie można powiedzieć całkowicie ekskluzywne połączenia, które myślę, że na świecie w tym momencie, no może jacyś pojedynczy hodowcy gdzieś tam, o czym nie słyszałem, czy mają, bo wiadomo, też nie mówimy o tych Ardenach na tych takich pięknych oczach kolorowych, które są typowo robione właśnie pod rodowody, które w zasadzie nie mają żadnej wartości, jeżeli chodzi o lotowanie tymi gołębiami, także to też jest taka różnica. Tutaj właśnie ten Jan Arden 433, ten gołąb, którego pokazywaliśmy, on znowu jest właśnie za Tilly na Ardena, ten z 1961 roku gołąb zachowany. Tutaj w rodowodach tak nie cały czas wszystko jest. Astor Turbilsen też z Jana Ardena, matka między innymi szpicowej gołębi właśnie Spaus Dax, 5 razy w setce narodowo z lotów krajowych. Tutaj też super rozpodowiec Tiger Doli z Jana Ardena, również ojciec 13 międzynarodowo Barcelony z 92 roku, tutaj są rodowody z 77 roku, także można powiedzieć, że wszystko co, cała ta stara linia, tutaj kolejny gołąb właśnie 485, ta samiczka, akurat jej nie pokazywaliśmy, ale ona również jest właśnie wnuczką, znowu nie bezpośrednio z Nachtfliegera, tylko wnuczką Nachtfliegera. I z drugiej strony cała linia tej właśnie Dedoli, tutaj właśnie Alteweisse, to był taki, można powiedzieć, ewenement, biały Arden, to jest również wnuk tego Ardena z 49 roku, także tak to wygląda, jeżeli tutaj spojrzymy sobie, tutaj mamy Jensen von der Vossy, jeżeli właśnie spojrzymy na te gołębie Ardena, to praktycznie wszystko jest jedno i to samo, wszystko opiera się wokół tej starej linii Dedoli, także tak to wygląda i tak jak mówię, jest to, myślę, że dlatego fajnie te gołębie się krzyżuje. Dużo hodowców mówi, że te gołębie przyszło tak u Ardena, że one 40 lat nie latały praktycznie w ogóle, no można powiedzieć 20 lat już tak całkowicie od 2001 roku, jak miał ten taki super katastrofalny, można powiedzieć, taki tragiczny wypadek Schlepphorst, gdzie był w śpiączce tutaj i tak dalej przez kilka miesięcy, to od tego czasu już w ogóle przestał lotować tymi gołębiami całkowicie, ale tak te gołębie odświeżyliśmy, połączyliśmy z Hermansami, z Jensanami i robił nieprawdopodobną robotę już od młodego, także to są takie, można powiedzieć, białe kruki, na pewno takie gołębie, no wybitne, jeden na pewno z najlepszych ras hodowlanych na świecie. Dobry lot.